Cześć, z tej strony Wiesław. Chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na nowy poradnik, który będzie mówił o tym, jak wybrać router do domu. Jeżeli interesuje Was ten temat, zapraszam serdecznie na film. Jeżeli dzięki temu filmowi wybierzecie router dla siebie, to nasza satysfakcja będzie na bardzo wysokim poziomie, dlatego sugeruję zasubskrybować ten kanał, nacisnąć łapkę w górę, dzwoneczek i będziecie powiadamiani o naszych nowych produkcjach. Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie, jaki wybrać router, fajnie by było, abyśmy wiedzieli, co widzimy na pudełkach routerów, kiedy wchodzimy do sklepu. Słuchajcie, standardów Wi-Fi przez lata było bardzo dużo i teraz podstawowy format Wi-Fi nazywa się 802.11. I teraz przez lata po tym symbolu były również litery A, B, G, N, A, C, A, X. I musicie przyznać, że te cyferki i te literki niewiele nam mówią. Dlatego Wi-Fi Alliance, czyli stowarzyszenie, które znajduje się standaryzacją i nazewnictwem Wi-Fi, postanowiło zmienić to nazewnictwo. W związku z tym teraz na pudełkach routerów, które widzicie, jest Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6E, a przyszłościowo jeszcze Wi-Fi 7. Wybierając router dla siebie do domu, zdecydowanie kierowałbym swoje kroki w kierunku takich routerów, które mają na pudełku Wi-Fi 5 bądź Wi-Fi 6 lub 6E, a niekoniecznie Wi-Fi 4. Ze względu na to, że różnica między Wi-Fi 4 a Wi-Fi 5, jeżeli chodzi o prędkość przesyłu tych danych do klientów podłączonych do routera, zmieniła się kilkukrotnie. Czyli jest kilkukrotnie większa, dzięki temu mamy szybszy dostęp do internetu. Już mówię, dlaczego Wi-Fi 5 i wyższe modele Wi-Fi, a nie Wi-Fi 4. Chodzi o maksymalną przepustowość danej technologii. I słuchajcie, przy Wi-Fi 4 było to troszeczkę ponad pół gigabita na sekundę. Już Wi-Fi 5 wprowadziło tak zwane drugie pasmo, czyli oprócz 2,4 GHz pojawiła się również częstotliwość 5 GHz, dlatego często takie routery nazywane są dual band. I to spowodowało, że prędkość tej sieci wzrasta do 6,9 gigabita na sekundę, czyli kilkanaście razy szybciej niż sieć Wi-Fi 4. Warto również wiedzieć, że im niższa częstotliwość, tym większy zasięg. Czyli największy zasięg w naszym domu zaoferuje nam sieć 2,4 GHz, mniejszy 5 GHz, a jeszcze mniejszy 6 GHz. Ale przepustowość tych częstotliwości 5 i 6 GHz jest o wiele większa niż 2,4, czyli będąc bliżej routera, mając częstotliwość 5 bądź 6 GHz, będziemy mieli lepszy i szybszy internet. Myślę, że porty, które są w routerze, który kupujecie, są również bardzo istotne. Zacznijmy od tego, że mamy już na świecie internet 10-gigabitowy i tego typu routery z taką prędkością gniazda również znajdują się na rynku. Natomiast to jest jeszcze cały czas rzadkość. Natomiast podstawowa sprawa to jest taka, aby te 4 porty czy 5, które mamy w routerze, były prędkości 1 gigabit. Natomiast coraz częściej dodatkowo oprócz tych gniazd 1 gigabit jest dodawane gniazdo 2,5 gigabita, które zdecydowanie przyda się graczom. Kolejnym aspektem, na który można zwrócić uwagę, jest gniazdo USB, które jest w routerze, ponieważ do tego gniazda możecie podłączyć dysk twardy i udostępniać multimedia wszystkim użytkownikom Waszej sieci. Ilość anten to jest również bardzo istotna sprawa. Te 2 to jest niezbędne minimum, ale znajdziecie na rynku routery, które mają 4, 6 albo 8 anten. I teraz ilość tych anten jest oczywiście istotna, bo im więcej anten, tym wiadomo, zasięg będzie pełniejszy, będzie większy, ale dużo ważniejsza jest tutaj tak zwana technologia MIMO. Musicie tego szukać w specyfikacji routera bądź na pudełku, na które patrzycie w sklepie. Z angielskiego jest Multiput Input, Multiput Output. I teraz ta technologia powoduje, że wielu użytkowników podłączonych do tego routera jednocześnie może mieć bardzo stabilne i szybkie łącze. Sytuacja, kiedy na telewizorze leci sobie Netflix, ktoś przegląda sobie YouTube'a na telefonie, ktoś inny sprawdza sobie Facebooka, a jeszcze czwarta osoba gra na komputerze w gry online, to dzięki technologii MIMO ci wszyscy użytkownicy będą mieli dokładnie tak samo szybkie i stabilne łącze. Router identyfikuje poszczególne urządzenia, które znajdują się w sieci, poprzez nadanie im adresów IP. Dzięki temu router wie, że ten sygnał jest wysyłany do telewizora, do telefonu bądź do komputera. To pozwala zarządzać siecią właśnie routerowi. Ktoś powie,
po co ja mam kupować router, skoro mój operator kablowy dostarczył mi taką skrzyneczkę, w której ja mam telewizję i również sieć Wi-Fi. No tak, ale słuchajcie, te routery wbudowane w tunery, które macie od operatorów kablowych, są z reguły dużo niższej jakości, jeżeli chodzi o pasma, które przenoszą jakość tej sieci Wi-Fi, od routerów, które możecie kupić na wolnym rynku. Czyli jeżeli pójdziecie w routery typu Wi-Fi 6 albo 6E, zapewniam Was, że Wi-Fi w Waszym domu będzie miało o wiele większy zasięg i będzie o wiele mniej odporne na zakłócenia niż te skrzynki, które otrzymujecie od operatorów kablowych. A co w sytuacji, kiedy mieszkamy w miejscu, gdzie nie mamy dostępu do operatorów kablowych bądź światłowodowych, czyli wtedy zostaje nam tylko i wyłącznie karta SIM. I tego typu routery również znajdują się na rynku. Oczywiście przede wszystkim trzeba sprawdzić, w zasięgu jakiej sieci znajdujecie się i czy ta sieć ma u Was zasięg LTE czy 5G i wtedy w zależności od tego możecie szukać routeru w odpowiedniej technologii, czy to LTE czy 5G. Moja rada dla Was, aby ten router był również routerem dwuzakresowym, czyli żeby był co najmniej kategorii Wi-Fi 5, aby można było komfortowo z tego mobilnego internetu korzystać w Waszym domu. Kupiliście już router, macie go w domu, pytanie co dalej? No wiadomo, trzeba go wyjąć z pudełka, podłączyć anteny, podłączyć zasilanie, kabel z Waszym internetem od dostawcy internetowego wsadzić w port WAN, który znajduje się w routerze. Potem wystarczy ten router odwrócić na drugą stronę, zeskanować sobie kod QR i ściągnąć aplikację do wstępnej konfiguracji routera. Bardzo często też na spodzie routera jest nazwa tej sieci Wi-Fi, jak również hasło do tej sieci. Pod żadnym pozorem nie należy tych parametrów zachowywać, ale o tym w następnej części. A teraz tipy, czyli jakby porady, które moim zdaniem są niezbędne przy wstępnej konfiguracji routera. Pierwsza rzecz, zmieńcie nazwę użytkownika i hasło do routera. Admin to nie jest najlepsza nazwa użytkownika, która istnieje pod słońcem. Druga rzecz, zmieńcie nazwę Wi-Fi i ustalcie silne hasło do Wi-Fi. Hasło, które będzie składało się z liter małych, dużych, cyfr, znaków szczególnych, ponieważ jest to kwestia Waszego bezpieczeństwa. Po konfiguracji haseł zdecydowanie skłoniłbym się do tej części menu, która nazywa się QoS, czyli Quality of Service. Mówi to nam o priorytetach routera, komu przyznać najszersze pasmo i najlepszy dostęp do internetu. I teraz, jeżeli gracie, to zdecydowanie ustawienie QoS na gry spowoduje, że opóźnienia będą najmniejsze w przypadku Waszej rozgrywki online. Również Wasze pingi będą na bardzo niskim poziomie, a mimo wszystko ustawienie QoS na gry nie przeszkodzi innym użytkownikom na przykład oglądać filmów czy słuchać muzyki przez internet. Kolejną rzecz, którą chciałbym poruszyć w tym poradniku, to jest kwestia zasięgu Wi-Fi. Co innego będzie potrzebne dla bardzo małego mieszkania, co innego będzie potrzebne dla dużego mieszkania, inna sieć będzie potrzebna dla dwupoziomowego mieszkania czy wielopoziomowego budynku. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze zasięg Wi-Fi jest ograniczony, a poza tym jest kwestia rozchodzenia się samego sygnału Wi-Fi. Jeżeli macie pionową antenę, to Wi-Fi rozchodzi się taką elipsą. Oczywiście 360 stopni, ale rozchodzi się na boki. Dlatego ściana tutaj i ściana tutaj nie stanowi takiego problemu jak na przykład strop. I tutaj z pomocą przychodzi tak zwana sieć mesh. Oczywiście są również repeatery, które możecie sobie kupić, czyli wzmacniacze sygnału, które włączacie w swoją sieć. Natomiast jeżeli chodzi o system mesh czy AI mesh, to możecie to zbudować na zasadzie paru routerów, czyli jeden router na piętrze, drugi router na dole i po prostu konfigurujecie tą sieć mesh. Słuchajcie, mam nadzieję, że w tym filmie poruszyłem te aspekty, które pozwolą Wam wybrać Wasz optymalny router. Jeżeli uważacie, że w tym filmie czegoś brakuje i chcielibyście wiedzieć więcej, dajcie znać w komentarzach. Ale jeżeli już teraz jesteście gotowi, aby wybrać swój router 5, 6 czy 6E, no bo 7 jeszcze nie ma, zapraszam Was serdecznie do sklepów stacjonarnych MediaExpert, jak również na mediaexpert.pl. Dzięki bardzo, mówił Wiesław. Cześć!